Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym produktom do dekoracji wnętrz. Nazywam się Arkadiusz Chłopik i mam przyjemność rozpocząć nasze spotkanie. Od razu przepraszam za opóźnienie w transmisji wideo mojego obrazu. Niestety, mimo wielu prób, nadaję dzisiaj spotkanie z domu i mam trochę wolny internet, dlatego może mój obraz nie wygląda idealnie. Chciałbym Państwu też powitać, przedstawić naszych pozostałych ekspertów z dzisiejszego spotkania. Mianowicie Ewelina Łuszczuk, product manager z firmy Antalis Poland. Dzień dobry, witam Państwa. Ewelina, gdzie dzisiaj jesteś? Również w domu w Krakowie. Witamy Kraków. Kolejna osoba to jest Bolek Karmelita, product manager z Antalis Poland. Dzień dobry, witam serdecznie. A ty, Bolku, dzisiaj gdzie nadajesz? Nadaję z Opola i z okolic. Witamy Opole i okolice. I ostatnia osoba, Wojtek Ślaski z firmy Trzemland. Cześć Wojtku. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam z Warszawy tym razem. Proszę Państwa, na początek mała rozgrzewka. Sprawdzimy, czy już jesteście z nami. Na ekranie pojawi się proste pytanie. Prosimy o głosowanie. Co wolno się napić, kawę czy herbatę? Prosimy o wybranie odpowiedzi i zagłosowanie. Sprawdzimy jakie Państwo napoje rano preferujecie. Jeszcze chwileczkę, bo dzisiaj mamy sporo osób. I jeszcze chwileczkę. No dobrze, sprawdźmy wyniki naszej szybkiej ankiety. No, większość Państwa odpowiedziała, że woli kawę. Ja akurat mam herbatę, ale mam nadzieję, że mamy wszyscy, słuchajcie, gorącą herbatę i kawę i możemy zacząć nasze spotkanie. Dlatego przejdźmy do naszego tematu spotkania. Proszę Państwa, to jest deska paździerzowa, która kosztuje 20-30 zł za metr w typowych sklepach Zrób to sam. Z takiej deski paździerzowej można zrobić sobie oczywiście częściej szafę do piwnicy, półkę do garażu, czy chociażby taki prosty stół, jaki ja teraz dzisiaj mam. Jest ona niedroga i ogólnodostępna. Ale jest bardzo prosty sposób, żeby z tej deski paździerzowej zrobić bardzo elegancki stół dębowy, czy na przykład bardzo nowoczesną, złotą, błyszczącą szafę do pokoju zbuntowanej nastolatki. Tym sposobem jest folia architektoniczna. Co to jest folia architektoniczna? Jak ją aplikować? W jaki sposób wykorzystać ją do renowacji mebli, okien, drzwi czy wszelkich elementów dekoracyjnych, odpowiemy się na naszym spotkaniu. Prosimy w trakcie spotkania o pytania na naszym czacie. Pod koniec spotkania postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć na żywo. I co? I bez zbędnej zwłoki zaczynamy i zapraszam. Witamy Państwa serdecznie w magazynie Antalis o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych. Jeżeli kiedykolwiek Państwo zastanawialiście się, skąd do Was dojeżdżają nasze towary, to właśnie znajdujemy się w tym miejscu. W dniu dzisiejszym gościmy firmę 3M, która przyjechała do nas mobilnym centrum szkoleniowym Demovan. Jak widać, za nami koledzy przygotowują się do prezentacji. Serdecznie Państwa zapraszamy. Ewelina, włącz mikrofon, masz mikrofon wyłączony. Oczywiście, bardzo przepraszam, oczywiście. W dzisiejszym webinarium porozmawiamy o tym, jak zmienić wnętrze przy pomocy folii 3M. Ale zanim o samych foliach, zastanówmy się przez chwilę, jakie wnętrza możemy zmienić. Sklepy, galerie, butiki to wnętrza, które najczęściej zmieniamy. Wiadomo, handel jest zdecydowanie sezonowy, więc musimy często na przykład wymienić witrynę, aby zachęcić klienta do odwiedzenia sklepu. Biznes hotelarsko-gastronomiczny, czyli restauracje, hotele, cukiernie, bary. Tu w grę wchodzą głównie odświeżenia wnętrz, ale również sporo projektuje się obiektów już nowych z wykorzystaniem tych folii wnętrzarskich. Gdzie jeszcze? W miejscach, w których chcemy nieco ożywić wnętrze, które kojarzą się nam z czymś smutnym, tak jak na przykład szpital. Widzimy na zdjęciach za pomocą kilku naklejek, szpital wygląda dużo ciekawiej. No i co tu dużo mówić, troszkę wesele jednak. Również mówimy tu o wnętrzach, gdzie jest potrzeba podwyższonych standardów higienicznych i tutaj wspomnę o folii Dynok,
która ma jedną z grup PS, która zawiera jony srebra, ale to już opowiemy o tym w kolejnej części prezentacji. Wszyscy pracujemy wydajnie, jeżeli przebywamy we wnętrzach miłych dla oka. W przypadku biur mamy bardzo wiele możliwości aranżacji, bo to nie tylko są ściany czy przeszklenia, ale również możemy tutaj mówić o odnowieniu biurek, czy szafek, czy lat recepcyjnych. A jakie materiały możemy użyć do zmiany charakteru wnętrza? Są to przede wszystkim laminaty architektoniczne Dynok. To są laminaty, które posiadają już gotowy wzór i kolor. Są to premium filmy, czyli folie najwyższej jakości przeznaczone do druku, fasara i window filmy, czyli folie na szyby już z gotowym wzorem i kolorem, folie na szyby do druku oraz folie na szyby zabezpieczające, na przykład folia zabezpieczająca przed włamaniem bądź folia przeciwsłoneczna. I w dzisiejszym webinarium przybliżymy Państwu produkty z serii Dynok oraz premium film, jakim jest folia IJ480. Wojtku, oddaję Tobie głos. Dziękuję, Ewelino. Wspomniałaś o Dynokach i to jest dzisiejszy temat naszego spotkania, główny wiodący. Dynok to nie jest tapeta, to jest coś dużo, dużo więcej. To jest materiał, dzięki któremu będziemy mogli zmienić wygląd wnętrz, ale nie tylko samych wnętrz, również i mebli. Na początek sobie powiemy, co to jest Dynok, czym on się wyróżnia. Otóż jest to materiał samoprzylepny, folia winylowa, która jest w procesie produkcyjnym udekorowana w sposób taki, że imituje nam naturalne materiały, które możemy spotkać w przyrodzie. Również na wierzchu jest wersja laminatu, która imituje nam fakturę i strukturę takiej powierzchni. Powiedziałem, że jest to folia samoprzylepna, czyli wyposażona w klej akrylowy, również o strukturze kanalikowej, dzięki czemu możemy aplikować duże powierzchnie bez ryzyka pozostawienia pęcherzy pod folią. Folia posiada również odporność na warunki typowo wewnętrzne, bo jest to materiał głównie wewnętrzny, ale mamy również wersję zewnętrzną, więc posiada odporność na warunki atmosferyczne, żeby nie wnikał nam w tę folię brud, żeby ona ulegała samoczyszczeniu, jak również możemy ją naklejać na powierzchnie trójwymiarowe, złożone nie tylko na powierzchnie płaskie. Folia posiada certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w różnych miejscach, nie tylko są to zastosowania architektoniczne, ale również marynistyczne, ponieważ materiał jest bardzo lekki. Sama folia to jest 250 mikrometrów grubości, także możemy ją stosować w różnych wymagających zastosowaniach, tam gdzie materiał musi być lekki. Powiedziałem o certyfikacji, więc materiał, co najważniejsze, posiada CE, znak CE do stosowania w całej Europie i deklaracji parametrów użytkowych. Mamy podane, że materiał spełnia wymagania na poziomie BS2D0, czyli możemy stosować jako okładziny ścienne w korytarzach i na sufitach w budynkach nie tylko mieszkalnych, ale też i użyteczności publicznej. Teraz poproszę Cię, Ewelina, jakbyś powiedziała o ofercie. Oczywiście. Jeżeli chodzi o asortyment, to w Dynoku znajdziecie Państwo ponad 1000 przeróżnych wzorów i kolorów. Bardzo proszę o zapamiętanie tej informacji, bo może się przydać. Do każdego wnętrza jesteśmy w stanie dopasować którąś z grup Dynoków, a grup mamy aż 25. W każdej z tych grup są odpowiednio dobrane wzory pasujące do siebie stylem. Tutaj po prawej stronie widzicie Państwo najnowszą grupę wzorów drewnianych o wyjątkowo głębokim macie, w którym dodatkowo nie widać żadnych zabrudzeń ani śladów palców. Te wzory w większości już do Antalisu zmierzają, ponieważ, tak jak wspominałam, będą wprowadzone do oferty jeszcze w tym roku. Bardzo modne są w ostatnim czasie wzory metaliczne, zwłaszcza szczotkowane czy drapane, jak również tkaniny metaliczne. Tutaj widzimy też nawiązanie do japońskiego pochodzenia Dynoka w postaci wzorów haku, czyli płatków metalu, czy washi. Proszę, abyście Państwo spojrzeli, jak pięknie wyglądają wzory rdzawe metale, również o bardzo naprawdę głębokim macie, idealnie się nadają do wnętrz w stylu loftowym czy też industrialnym. I tutaj mamy przykład zastosowania takich wzorów w kuchni. No, wygląda to, przyznam, dość niesamowicie, ale to już sami Państwo ocencie. Na pewno takich mebli w sklepie nie dostaniemy.
I teraz dwa słowa o dostępności folii Dynoc. Na tą chwilę w Antalii znajdziecie Państwo 70 wzorów, ale do końca roku ma być już ich 100. Między innymi właśnie tematy, o których wspominałam przed chwilką. Te wzory, które Antalis ma w stałej ofercie, możecie Państwo kupić w jednostce 1 metr bieżący, a szerokość rolki to jest 1,22 m. Nie musicie kupować całej rolki. Możecie kupić nawet 1 metr bieżący, jeżeli potrzebujecie wykleić sobie taką płytę, którą pokazywał wcześniej Arek, i potrzebujecie tylko 1 metr bieżący albo 2 metry bieżące, nie ma żadnego problemu, możecie Państwo u nas kupić taką ilość. Dostawa, jeżeli Państwo znacie Antalis, to wiecie, że dostawa przeważnie jest na drugi dzień. Jeżeli nie znacie, to informuję. Dzisiaj Państwo zamawiacie, jutro towar jest u Państwa w firmie bądź w domu. Co do aplikacji Dynoków, Antalis bardzo zachęca do współpracy z certyfikowanymi aplikatorami. Dysponujemy bazą takich aplikatorów i chętnie Państwu polecimy te firmy. Natomiast jeżeli zdecydujecie się Państwo sami sobie zaaplikować coś takiego u siebie na mebel, to bardzo zachęcamy do korzystania z instrukcji aplikacji znajdującej się na naszej stronie internetowej. Teraz może oddaję głos Wojtkowi. Bardzo proszę, Wojtek. Tak, dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do omówienia sobie przykładowych zastosowań, zanim pokażemy Państwu, jak aplikować te folie. Otóż, gdzie możemy zastosować? Jak padło już, wnętrza, meble, ale co jest istotne, różnego rodzaju elementy niemożliwe do wykonania z materiałów naturalnych, chociażby takie jak obudowy, czy jakieś elementy konstrukcyjne, sufity podwieszane, tam gdzie zastosowanie naturalnego materiału ciężkiego nie byłoby możliwe. Możemy oklejać sufity podwieszane i elementy również oświetleniowe, ponieważ niektóre wersje Dynoka całkiem fajnie przepuszczają światło, więc zrobienie na przykład podświetlanej ściany świecącej w drewniany sposób da ciekawy efekt. Materiał jest elastyczny, możemy oklejać słupy i kolumny, no i chociażby dość duże projekty, które realizujemy, renowacja drzwi we wnętrzach hotelowych. Takim pierwszym zastosowaniem Dynoka, które nam przychodzi do głowy, to jest zastosowanie u nas w domu, w mieszkaniu, czyli zmiana często wystroju szafek w kuchni. To jest z reguły pierwszy z pomysłów takich domowych. I tutaj pewna zaleta Dynoka, gdyż możemy ten materiał zastosować jak do oklejenia elementów ściennych, przenieść ten wzór chociażby z szafki na jakieś elementy architektoniczne. Możemy nawiązać na przykład do wystroju wnętrza z elementami zewnętrznymi, czyli na przykład w biurach, gdzie mamy elementy stolarki aluminiowej. W przypadku wnętrz, punktów sprzedaży, bibliotek, możemy zastosować Dynok na elementy wyposażenia, nawiązać do dekoracji ściennej, okleić słupy i kolumny, zrobić stonowany, jednorodny wystrój wnętrza, tak jak widzimy tutaj na przykładzie tego zdjęcia, gdzie zastosowana została folia metaliczna srebrna w połączeniu z żółtym Dynokiem jednobarwnym do wyklejenia wnętrza ekspozytorów. Powiedziałem o renowacji drzwi hotelowych. Jest to bardzo dobrze rozwijająca się działalność, ponieważ drzwi hotelowe z reguły to nie są tylko same drzwi o odpowiednich parametrach akustycznych czy odporności ogniowej, ale również to są systemy dostępowe, to jest system kart. Takie drzwi są naprawdę drogie i koszty wymiany byłyby duże, gdyż często wiązałyby się z wymianą systemu informatycznego. W przypadku Dynoka możemy praktycznie w ciągu 2 godzin wykonać renowację takich drzwi, zmienić całkowicie wystrój, również okleić ościeżnice i framugi. Dynok jest elementem plastycznym, możemy tu okleić nie tylko podłoża sztywne i twarde, właśnie jak płyty laminowane czy gipsowo-kartonowe, ale tutaj też widzimy przykład paneli dekoracyjnych, trójwymiarowych, wykonanych z silikatu, które po odpowiednim zagruntowaniu mogliśmy okleić Dynokiem metalicznym. Ewelina wspomniała o zaletach higienicznych Dynoka, czyli te wszystkie miejsca, salony spa czy przychodnie, i tutaj możemy zobaczyć, na tym dolnym zdjęciu jest fotografia ściany w izbie przyjęć pomalowanej normalnie, no te ślady pacjentów odciśniętych na ścianach wyglądają dość makabrycznie, natomiast gdyby ściana była wykonana z Dynoka,
udekorowana Dynokiem, moglibyśmy ją myć, konserwować w bezpieczny sposób, jak również dzięki zaletom bakteriostatycznym mielibyśmy dodatkową funkcję ochrony przed bakteriami. Dynok spełnia również funkcję swoją w pomieszczeniach wilgotnych, nie sprzyja rozwijaniu się pleśni czy zanieczyszczeń żadnych, także toalety jak najbardziej możemy również poddawać takiej renowacji. Dynok możemy naklejać na panele dekoracyjne, również przed ich aplikacją, przed zamontowaniem na ścianę. Możemy oklejać również blachę kwasoodporną. Między innymi Dynok możemy zastosować do renowacji wind. A w jaki sposób wyklejamy Dynok, to pokażemy Państwu na filmie. Wojtku, od czego zaczynamy? Co nam pokażesz? Pierwszym panelem, który chciałem Ci pokazać, jest panel, na którym ćwiczymy wykończenie ścian i obrabianie narożników. Ale zanim do tego przejdziemy, ja mam dla Ciebie taką zagadkę drobną. Jest to panel, na którym mamy wyklejony naturalny materiał i Dynok. I zadanie jest dla Ciebie, żebyś spróbowała rozpoznać, który materiał jest który. To muszę to dotknąć najpierw. Jak dla mnie to jest folia, to jest drewno. I teraz patrzymy, co mamy po drugiej stronie. Nie trafiłaś. Nie trafiłam. Nie trafiłaś, czyli mamy taki przykład, że Dynok idealnie imituje nam materiał naturalny, a nawet lepiej. To teraz przyjrzyjmy się temu panelowi. Mamy tutaj specjalnie wykonany tak zwany narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny i kolejny narożnik wewnętrzny. Jesteśmy w stanie wyćwiczyć różnego rodzaju techniki aplikacji, w jaki sposób połączyć folię w taki sposób, żeby nie było widać żadnych elementów łączeniowych. Jak wiemy, na ścianie folia ma 1,22 m szerokości, a musimy wykleić czasami duże elementy wewnętrzne. W związku z tym musimy gdzieś wykonać to łączenie. Dynok jest folią, która pozwala zamaskować tego rodzaju łączenia. W tym miejscu możemy zobaczyć, że mamy dwa arkusze folii niezależnie, przyklejone najpierw jeden, później drugi. Zostało wykonane łączenie idealnie maskujące nam miejsce przecięcia i połączenia dwóch folii. Muszę Ci powiedzieć, że rzeczywiście jest niezauważalne. A na tym panelu możesz zobaczyć, jak wygląda połączenie dwóch folii wykonane od zewnątrz. Spróbuj się przyjrzeć, czy widać tutaj jakiekolwiek miejsce połączenia folii. Powiem one szczerze, strasznie się nawet niewyczuwalne. Nie, niewyczuwalne absolutnie pod palcem, a na pewno już niewidoczne dla oka. Czyli mamy możliwość idealnego połączenia, zmiany wyglądu w ustroju i to jest przykład realizacji, którą możemy zrobić na przykład w windzie. Bardzo często windy są wykańczane w blasze kwasoodpornej, w normalnej eksploatacji ulegają porysowaniu i często chcemy zmienić wystrój i nawet odmienić wystrój wnętrza takiej windy. Zastosowanie Dynoka w przypadku windy ma też ten plus, że on praktycznie nic nie waży. Ten materiał jest bardzo lekki i możemy wykleić windę bez konieczności wykonywania kolejnego przeglądu czy akceptacji dozoru technicznego. W związku z tym zastosowanie takiej folii do wnętrza nie stanowi żadnego problemu od strony technicznej czy użytkowej. Wojtku, a chciałem się zapytać wobec tego, co z futrynami w drzwiach? Czy jest podobna technika, jeżeli chodzi o klejanie futryn? Gdybyśmy popatrzyli, jest to tak jakby futryna w powiększeniu. Oczywiście czasami tam w futrynach mamy bardziej obłe kształty, więc możemy okleić mniejsze przetłoczenia. Natomiast jak najbardziej techniki, które stosujemy w tym wypadku, możemy zastosować i na futrynach. Czy była tu zastosowana, przepraszam, jakaś chemia? Normalnie odprzygotowujemy powierzchnię przez odtłuszczenie w tradycyjny sposób. W niektórych miejscach, gdzie folia byłaby naciągana, stosujemy primer, czyli środek gruntujący, którego zadaniem jest zwiększenie nam szczepności folii do podłoża. Tutaj widzisz, że są elementy płaskie, czyli mamy zupełnie płaskie ściany do wyklejenia, natomiast Dynok jest fajnym materiałem. Chciałem Ci pokazać, że możemy również elementy trójwymiarowe Dynokiem pooklejać z przetłoczeniami. Nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy powierzchnię niepłaskie przy pomocy metody wyklejania na gorąco
formowali Dajnok w różnego rodzaju złożone elementy. Bardzo ciekawy, zwłaszcza kolor betonu, który jest ciągle bardzo modnym trendem, a umówmy się, ciężko jest osiągnąć taki efekt zwykłym betonem, prawda? Realizowaliśmy na przykład taką pracę, gdzie grzejnik został oklejony betonem. Zwykły, tradycyjny, prosty grzejnik, biały, nie pasujący zupełnie do wnętrza nowoczesnego, bo temperatury na grzejniku są rzędu 40 paru stopni, to nie są duże temperatury, więc spokojnie możemy Dajnok zastosować na grzejnik. Czyli taki konwekcyjny, mieć betonowy grzejnik w prosty, tani sposób, bez konieczności chociażby jego wymiany. No właśnie, tu my rozmawialiśmy o betonie, to tu się pokażę przykład, co możemy zrobić z Dajnokiem w przypadku jego uszkodzenia. Nie oszukujmy się, w trakcie eksploatacji mogą się zdarzyć jakieś przypadki, chociażby uderzenie walizką czy jakimś elementem ostrym i mamy w tym momencie uszkodzenie powierzchni. Tutaj na tym elemencie została dokonana naprawa. Podejrzewam, że w pierwszej chwili ciężko jest zauważyć różnicę, miejsce, gdzie była ta naprawa wykonana. To dopiero z bliska możemy się przyjrzeć i zobaczyć. Dajnok pozwala nam na zrobienie w bardzo prosty sposób lokalnej, punktowej naprawy, bez konieczności wymiany całego panelu, całego brytu. No i akurat tu w tym miejscu można zobaczyć, jest wykonane owalne połączenie. Witam Państwa z powrotem w Warszawie. Mam od razu taką informację. Widzę, że niektóre osoby piszą. Jeszcze raz zacznę. Mamy informację, niektóre osoby nie odbierają wideo. To prawdopodobnie związane jest z łączem internetowym, który u Państwa jest. Te materiały będą dostępne jeszcze też później po spotkaniu. Roześlemy do nich linki, więc jeśli komuś jakiś fragment nie zostanie odtworzony, to do tego jeszcze wrócimy, więc proszę się nie martwić. Lecimy dalej z naszym spotkaniem. Ja mam znowu małą dla Państwa rozrywkę, a mianowicie teraz sprawdzimy z kolei, czy udało się Państwu pamiętać jeden szczegół z naszej pierwszej części, a mianowicie prosimy o odpowiedź na pytanie, ile jest wzorów folii Dajnok. Zobaczymy, czy udało się Państwu wyłapać ten szczegół z prezentacji Eweliny. Poczekamy. Jeszcze chwileczkę. Czy już możemy zobaczyć wyniki? Jeszcze chwileczkę, bo chyba to jeszcze. Dobrze. Mamy na ponad połowę. Prawidłowa odpowiedź to 1000 wzorów dostępnych jest w folii Dajnok. Większość z Państwa odpowiedziała prawidłowo. To znaczy, że nasz materiał cały czas do Państwa odpowiednio dotarł, przynajmniej do większości z Państwa. Nie pozostaje mi nic, jak tylko zaprosić na kolejną część, czyli wracamy do Demowana i do magazynu firmy Antalis na kolejny materiał i prezentację. Zapraszam. Tak, czy mamy tutaj element z przetłoczeniami i gdybyśmy go mieli wykleić na gotowo, on powinien być najpierw zagruntowany odpowiednim środkiem, żeby wzmocnić przyczepność, ponieważ będziemy Dajnok rozciągać i wciskać w głębokie przetłoczenia. Dla Dajnoka, który ma 250 mikrometrów grubości, jest to dość głębokie przetłoczenie. Materiał, jak widać, jest dość sztywny. Układamy sobie na powierzchni. Tutaj mocujemy go w tych miejscach najbardziej wystających. I Wojtku, widzę, że ten klej nie jest zwykłym klejem. Możesz nam powiedzieć, co to jest za klej? W tym wypadku mamy klej akrylowy z klejem kanalikowym. O, faktycznie. I tutaj widzisz, w świetle można zobaczyć tą strukturę kleju siateczkowego. Mam nadzieję, że to widać. Tak, widać. Widać tą strukturę i na linerze też, jak podrapiemy, słyszymy, że jest to. I teraz tak, będziemy folię kształtowali w przetłoczeniu przy pomocy zwykłego opalarki, ciepła. Mhm.
Ciepło, czyli temperatura, którą tutaj sobie nastawimy, to będzie około 270-280 stopni. To jest tak dla początkującego, ponieważ nie jest ważne, jaką nastawimy tutaj temperaturę, natomiast ile ciepła dostarczymy do folii. I to folia nam powie swoim zachowaniem, czy jest już wystarczająco dobrze nagrzana, żeby się poddać tym czynnościom, które z nią wykonamy. Rozumiem. Teraz zwróć uwagę, czy w początkowym nagrzewaniu folia zaczyna nam się marszczyć, tak. Ale później jakby następuje odpuszczenie, odwrócenie tego cyklu, te zmarszczki nam się wygładzają i wyrównają. To świadczy o tym, że folia jest już wystarczająco dobrze nagrzana do formowania. Faktycznie jest bardzo delikatna w tym miejscu, tak. Wręcz płynna. Ona się robi miękka i zaczyna nam się poddawać, natomiast jeżeli wystygnie, wyczuwamy ten moment, sztywnieje, nie jesteśmy w stanie jej wtłaczać, więc powinniśmy zawsze wtłaczać folię, kiedy ona będzie najbardziej plastyczna. Jednym ciągłym ruchem wciskamy folię w przetłoczenie. Ważne, żeby to było mocno zrobione od pierwszego kształtu. Jeżeli tego nie zrobimy wystarczająco silnie, zamkniemy tam trochę powietrza, to mogą nam się pojawić pęcherzyki. Nie powinniśmy tego pęcherzyka gonić aż do krawędzi, lepiej go przekuć. I tutaj do przekuwania używamy takiej szpileczki. Przekuwamy, nigdy nie używamy nożyka, ponieważ przy nacięciu folia nam się rozejdzie. Bezpieczne do przekuwania otworków są zawsze przekuwacze. No i teraz będziemy wyrabiali drugi fragment, drugi kawałek. Widzimy, jak nam się folia tej pierwsze zmarszczenie. Czy ona nam się już odprężyła. Tak. Myśmy ją uplastycznili. I będziemy tutaj sobie i wciskamy. Wojtku, widzę, że aplikacja idzie Ci bardzo dobrze, więc przy okazji musisz mi odpowiedzieć na kilka pytań. Proszę bardzo. Proszę powiedz. Ja będę to sobie robił, a Ty mnie tutaj... Jasne. To jeszcze zwilżyć sobie rękawiczkę, żeby mieć lepszy poślizg na materiale, ponieważ no, może nam to się próbować zacierać, a ja Cię słucham. Wojtku, czy tą folię możemy stosować na zewnątrz? Tę akurat folię nie, gdybyśmy spojrzeli ten wzór konkretnie. O, tutaj zobacz. Nie zostało wystarczająco, zagadałaś mnie i ja nie nagrzałem wystarczająco folii. Zobacz, co się dzieje. Folia nam próbuje wrócić do pierwotnego kształtu. Co robimy w tej sytuacji? Więc tak, żyjemy nagrzewamy mało. Folię. Proszę zobaczyć, muszą nam te zmarszczki zupełnie zniknąć. Tak? One muszą nam się rozprowadzić. O, jak już tu mieliśmy nawilżenie, tak? Mieliśmy troszkę wilgoci. I dociskamy. Proszę bardzo, idealnie nam się... Teraz się folia ułoży. Tak. Pytałaś się, czy ją można stosować na zewnątrz. W katalogu Dynoka znajdują się oznaczenia przy każdym ze wzorów, mówiące, czy ten wzór może być stosowany po pierwsze do wewnątrz, czy na zewnątrz, ale też również, czego możemy wtłaczać, bo nie każdą folię możemy wtłoczyć w przetłoczenie. Tylko wzory, które posiadają symbol pokazujący, że folia może być wtłaczana w przetłoczenie, może być do niego zastosowana. Na przykład folii metalicznej, taką jak tutaj mamy, nie wtłoczymy w przetłoczenia, ponieważ ona jest zbyt sztywna, ta metalizacja spowoduje nam odkształcanie i powrót folii do pierwotnego kształtu. Jasne. A co z foliami zewnętrznymi? Co z foliami zewnętrznymi? Jest specjalna, dedykowana grupa folii, to jest tak zwany Dynok Exterior i one mają w swojej nazwie oznaczenia literami EX. Posiadają specjalną, dodatkową warstwę, która chroni przed wnikaniem brudu. I takie dajnoki można stosować, między innymi one są przeznaczone do renowacji, elewacji na budynkach. Jasne. Przyznam, że mi najbardziej podoba się zastosowanie dajnoka przy renowacji drzwi hotelowych. To też wyjątkowo... chyba podstawowe zastosowanie. Tak, i wyjątkowo podobają mi się windy oklejone dajnokami, zwłaszcza kolorami miedzianymi, złotymi. Takimi, które raczej ciężko będzie znaleźć w przyrodzie, a jednocześnie zastosować w windzie, żeby dawały efekt wow, a były lekkie. Wracamy teraz do dalszej części prezentacji, pokazującej rzeczywiste realizacje Dynoka, który został zaaplikowany na podłoża trójwymiarowe. I oprócz takich typowych paneli, jak widzimy z MDF-u po lewej stronie, możemy Dynok zastosować na elementy
typu kolumny, czy nawet sufity, co szczególnie jest istotne, ponieważ materiał jest bardzo lekki i możemy w bardzo prosty sposób dokonać taką aplikację trudnej powierzchni, na przykład pracując z rękoma do góry na podwyższeniu. Natomiast nie zmieniamy na tyle ciężaru takiego elementu, że jest on pozostaje bezpieczny w dalszej eksploatacji. Dynok również możemy poddawać termoformowaniu po naklejeniu na odpowiednie płyty i po podgrzaniu możemy je przetłoczyć. Tu widzimy również przykład Dynoka wersji matowej, który posłuży do oklejenia krzeseł i siedzeń. Jak widać, są to naprawdę bardzo złożone i skomplikowane kształty trójwymiarowe. Jeżeli byśmy popatrzyli na przewagi Dynoka i zalety tam, gdzie on nam się sprawdza, jeśli chodzi o aspekt finansowy czy szybkość wykonywanej pracy. Gdybyśmy musieli zmienić wystrój wnętrza, no możemy pokusić się o pełną przebudowę z pracami budowlanymi czy o remont. Natomiast użycie Dynoka pozwoli nam ograniczyć te koszty, jak również i nakłady inwestycyjne. Jest to szczególnie istotne w tych miejscach, gdzie często zmieniają się najemcy, zmieniają się właściciele biur, czy musimy w związku z jakimś tam przejęciem właścicielskim, jak chociażby banki, ujednorodnić wygląd wnętrza, żeby wyglądało tak samo w całej sieci bankowej. Dzięki Dynoku takie prace możemy wykonać w bardzo szybki i prosty sposób. Dynok jest materiałem bardzo przyjaznym, ponieważ praca z nim nie wiąże się z uciążliwością dla otoczenia. Nie musimy zamykać takiego obiektu, możemy taką pracę wykonać praktycznie prawie że bez przerywania funkcjonowania, ponieważ on też, praca z nim nie niesie żadnych zagrożeń dla osób znajdujących się w otoczeniu. Tu nie ma ryzyka, że coś komuś spadnie na głowę. Na zdjęciu akurat jest przykład jednej z realizacji robionych w sieci handlowej, gdzie po oklejeniu jednej części stanowiska przeniesiono boks kasowy na drugą stronę i pracownik spokojnie dokończył taką pracę praktycznie w ciągu normalnego dnia funkcjonowania obiektu. To też jest istotne, na przykład w obiektach hotelowych nie ma hałasu, nie ma żadnego brudzenia, nie trzeba aż tak wyłączać pięter, użytkowanie jego nie jest uciążliwe dla otoczenia. Jako przykład też po lewej stronie widzimy zabudowę stałą, koszt wymiany czegoś takiego wiązałby się z wykonaniem nowego obiektu, praktycznie trzeba by zamknąć na parę tygodni taki obiekt. Tutaj praca została wykonana praktycznie przez parę godzin w weekend. W piątek po zamknięciu pracownicy przystąpili do pracy i już w poniedziałek oddział wrócił do normalnego funkcjonowania. Zresztą polecam poszukanie sobie na YouTubie, są przykłady realizacji prac z Dynokiem. Można zobaczyć, jak to wyglądało w rzeczywistości, są filmy poklatkowe. Również te realizacje hotelowe, o których wspominałem, czyli zmiana wyglądu wnętrza, czy ujednoradnianie wnętrza, możemy również elementy wystroju zmienić. Była mowa o szkoleniach i korzystaniu z certyfikowanych aplikatorów. Dla nas jest to bardzo istotne, żeby taką pracę, szczególnie te duże, odpowiedzialne realizacje, bo nie mówię tutaj o domowych, takich własnych oklejeniach, były wykonywane przez ekipy, które wiedzą, jak materiał stosować i też była ta gwarancja dla użytkownika później wieloletniej satysfakcji z zastosowania czy z wyboru tego materiału. I prowadzimy szkolenia z aplikacji, które kończą się egzaminem i taka osoba po zdaniu egzaminu może się posługiwać tytułem autoryzowanego aplikatora folii architektonicznych. Również zachęcam Państwa do zapraszania nas z demowanym, gdyż możemy przyjechać, zrobić prezentację i tam będzie możliwość zapoznania się z tą folią i spróbowania przekonania się samemu, jak łatwo materiał się klei. To z mojej strony byłoby tyle. Oddaję teraz głos do studia. Dziękuję Ewelino, dziękuję Wojtku za wiele informacji, ciekawych informacji, na pewno przydatnych na temat folii Dynok.
No niewątpliwie Dajnok, no ilość tych wzorów jest imponująca. One dodatkowo oddają doskonale, imitują różne powierzchnie. Jak też wiemy, główne przeznaczenie tych folii to zmiana charakteru wnętrz. Ale podejrzewam, że wielu naszych widzów dzisiaj mogłoby nam zadać pytanie, no jak poradzić sobie ze zmianą charakteru ścian zewnętrznych. I to w przypadku właśnie, kiedy klient zażyczy sobie realizację jakiegoś oryginalnego wzoru, konkretnej grafiki czy na przykład zdjęcia. Oczywiście my mamy odpowiedź na to pytanie, a odpowiedzią jest folia Envision 480. Jest to folia samoprzylepna ze specjalnym klejem do łatwej aplikacji. Ona ma odpowiednie właściwości, bardzo mocno się rozciąga. I jak widać, jest to folia biała i dzięki temu, że jest biała, możemy wydrukować na niej dowolny wzór, dowolną grafikę. A to nam daje nieograniczone możliwości aranżacji i personalizacji ścian. Wydruk na tej folii możemy wykonać na ploterze wielkoformatowym przy użyciu atramentów lateksowych, solwentowych lub UV. Przejdźmy teraz może jeszcze do samych ścian, bo jak wiemy, ściany zewnętrzne są wykonywane z różnych materiałów. Materiały są gładkie. Mogą być gładkie, mogą być strukturalne, mogą mieć różne faktury, wykonane z różnych materiałów. Tak na przykład jak tutaj na tej próbce widzimy, mamy położony tynk strukturalny. Dodatkowo widać tutaj imitację fugi, a w tych miejscach mamy wysoki uskok i ten uskok na pewno nie jest łatwy do wyklejenia, żeby tutaj wtopić tą folię. No i teraz nasuwa się nam pytanie, czy jest to możliwe i jaką folię można użyć, żeby kleić w ogóle na tego typu trudne powierzchnie? Oczywiście jest to możliwe, jeśli użyjemy folii Envision 480 i na tej próbce widzimy, że po wyklejeniu widzimy nadal wyraźną fakturę, strukturę tego tynku. Folia została dokładnie wklejona w głąb tej faktury, te fugi. Tutaj na tym połączeniu, na tym dużym uskoku również bardzo dobrze to wygląda. No i żeby to wykonać, musimy wiedzieć przede wszystkim, w jaki sposób to zrobić. Musimy posiadać tą umiejętność, ale zanim zaprosimy Państwa na materiał filmowy, w którym pokażemy, w jaki sposób aplikuje się taką folię, chciałbym Cię, Wojtku, jeszcze poprosić, żebyś powiedział nam kilka szczegółów na temat tej folii Envision 480. Dobrze, to parę słów o materiale. Otóż realizacje wewnętrzne wykonywane przy pomocy, nazwijmy to, zwykłych folii na płaskich ścianach, gładkich, są nam dość dobrze znane z wnętrza. Pytanie pojawia się wtedy, jakiego materiału użyć, jeżeli chcemy wykonać tego rodzaju grafiki na zewnątrz. Na pewno alternatywą jest wykonanie typowego graffiti, skorzystanie z ekipy malarskiej, natomiast to wiąże się z dużymi kosztami i też dostęp do dobrych wykonawców jest ograniczony. To, co my chcemy zaproponować, to jest skorzystanie z folii do druku cyfrowego Envision, która występuje w wersji do druku lateksowego i solwentowego. Podstawową cechą tej folii jest to, że nie, jest to folia nie zawierająca PCW, czyli przyjazna dla środowiska, ekologiczna, nie zawierająca ftalanów, łatwa później w utylizacji, a główną jej zaletą jest jej ogromna elastyczność i plastyczność. Te folie stosujemy na samochodach do oklejania głębokich przetłoczeń, to jest jakby jej podstawowe zastosowanie, natomiast w tym wypadku dedykowana jest do aplikacji na ściany i tynki strukturalne. Możemy folię rozciągnąć o 50%, czyli ma te 150% rozciągliwości, bardzo elastyczna, możemy ją kleić w niskich i wysokich temperaturach, posiada te wszystkie cechy klejów 3M ułatwiających aplikację. Jak również możemy ją łatwo zdjąć po takim okresie eksploatacji, ponieważ ona się nie kruszy, zachowuje swoją spoistość i możemy ją usunąć przy użyciu ciepła z odpowiednio przygotowanego podłoża. Do aplikacji stosujemy specjalne narzędzie i o tym, jak
tego narzędzia używać, pokażemy na koniec prezentacji na filmie, zdemowana znowu, a formujemy ją na gorąco przy pomocy opalarki. I tutaj ważna jest wysoka temperatura formowania 570 stopni. Jest to też bezpieczna temperatura dla folii, ponieważ ona jest bardzo odporna, ma te duże okienko tolerancji na temperaturę. Duża rozciągliwość idealnie sprawdza się na podłożach naprawdę trudnych i wymagających. Tu możemy zobaczyć naprawdę strukturę tego żwiru w tynku dość ogromną. Po wyklejeniu idealnie nam przylega krawędź do podłoża, więc tutaj nie ma ryzyka jakiegoś oderwania się, podrywania tej folii. Przygotowanie takiego podłoża sprowadza się do przetarcia szczotką, usunięcia luźnych kawałków i to jest wystarczające, żeby taką folię wgrzać. A po prawej stronie widzimy realizację podobną do tej, którą ty pokazywałeś wcześniej na imitacji cegły, przy czym tu mamy dość głęboki fugi, jest to tak zwana mozaikowa realizacja, gdzie przed dociśnięciem krawędzi została wycięta folia w fugach. I już ostatnie przykłady przed tym, zanim się przeniesiemy do demowana, pokazujące realizację chociażby na parkingach czy w przejściach, w korytarzach, gdzie no, oklejenie kafelków czy małych cegiełek, płytek, to jest, wydaje się, oczywiste, ale to jest też realizacja wgrzania takiej folii w słup, w kolumnę. Proszę sobie wyobrazić, no, ile mamy parkingów w galeriach handlowych, co prawda w obecnych czasach może nie aż tak popularne miejsca, ale możemy jak najbardziej wykorzystać tego rodzaju powierzchnię do wykonywania grafiki. Co najważniejsze, jeżeli następuje konieczność zmiany, jesteśmy w stanie taką folię usunąć. A jak się z nią pracuje, to przenosimy się do demowana. Widzę, że w demowanie jest kawałek ściany. Może poprośmy Damiana, żeby nam pokazał, jak to prawidłowo wykleić. No dobrze. Wojtku, czy taką ścianę przed aplikacją powinniśmy w jakiś sposób przygotować? Damian nie przygotowuje podłoża, bo ono już tyle razy było przygotowywane, że tutaj nie wykonujemy takiej czynności. Natomiast przygotowanie podłoża z cegły polega na jej przetarciu szczotką ze sztywnym włosiem, żeby usunąć wszystkie luźne cząsteczki, które mogłyby zostać wyrwane przez klej po przyklejeniu. I teraz to, co widzimy, co robi Damian, to jest ważne, opalarka musi być nastawiona na temperaturę 560 stopni Celsjusza. Tutaj nagrzewamy dość mocnym strumieniem i cała aplikacja polega na nagrzaniu folii i wciśnięciu jej przy pomocy wałka w podłoże. Trzeba to robić z odpowiednią prędkością, nie za szybko, nie za wolno. Jeżeli będziemy robili to za wolno, jest ryzyko przetopienia folii. Jeżeli za szybko, po prostu nie wtłoczymy. To, co zrobił Damian, wykonał oklejenie trzech stron w kształcie litery C. Teraz stopniowo wgrzewa nam wierszami folię w podłoże. To, co jest ważne, równoległe prowadzenie opalarki, która nagrzewa nam folię do podłoża i wałek ze specjalnej pianki wtłacza nam folię w przetłoczenie. Cała aplikacja polega na tym, że nagrzewamy folię i ją wtłaczamy i praktycznie docisk powinien nam utrzymać folię w przetłoczeniu. Ponieważ ona ma aż 50% rozciągliwości, możemy ją wtłoczyć w bardzo głębokie fugi czy też szczeliny między cegłami. Możemy tak okleić kafelki. Tak, ten wałek wykańczający na pewno jest przydatny przy tak głębokich fugach, ale jeżeli przykleimy na tych strukturalny, to wystarczające jest zastosowanie tylko tego wałka z opalarki. Dokładnie tak. Czy do tej aplikacji możemy użyć zwykły wałek, taki jak do malowania farb? Nie, ja wiem, że to jest taka pokusa, żeby coś takiego zrobić samemu, natomiast to jest specjalny wałek z pianki odpornej na wysoką temperaturę. To mamy w nadmuchu 560 stopni, więc żaden z wałków malarskich nie wytrzyma takiej temperatury.
A jak to jest z laminowaniem? Czy wymagane jest laminowania, żeby zaaplikować do wewnątrz? W zastosowaniach wewnętrznych możemy tą aplikację zrobić bez laminatu. W zastosowaniach zewnętrznych na pewno laminat, zwłaszcza jeżeli oczekujemy dłuższego okresu ekspozycji, powinniśmy zastosować, jest wymagany. Przy aplikacjach też zewnętrznych warto uszczelnić sobie górną krawędź folii przed zaciekaniem wody, wilgoci, na przykład jakimś paskiem. Krawędź folii. Widzę, że folia pomimo bardzo głębokich przetłoczeń nie zmieniła swojej kolorystyki. Wiesz co, no 50% rozciągliwości to świadczy też o materiale. Na pewno gdybyśmy jeszcze bardziej ją przeciągnęli, to już będziemy mieli zmianę koloru. Natomiast no, w tym wypadku mamy druk lateksowy, który daje nam dobre właściwości kryjące i jak sam zauważyłeś, no, możemy tą folię nawet znacznie rozciągnąć. Damian, pokaż może nam, powiedz coś więcej o tym narzędziu, którym pracowałeś, jak się pracowało z tą rolką. Aplikacja jest prosta, jeśli chodzi o pracę właśnie na ścianie, czy takich cegłach, czy baranku, takiej struktury ściany, którą często spotykam na swoich budynkach, ale nie wyobrażam sobie pracy bez tej rolki, ponieważ do rolki aplikujemy opalarkę, która jest mocno zamontowana i dwoma rękoma jesteśmy w stanie w precyzyjny sposób pracować swoim ciężarem ciała, przesuwając od jednego boku do drugiego. Jesteśmy w stanie też pilnować tej prędkości. Ważne jest to, żeby za początku zamknąć trzy dowolne krawędzie, czy to w kształcie litery U, czy tak jak u mnie było w literze C, tak żebyśmy później stabilnie, w równomiernym tempie, nie szybkim, przesuwali i wypychali powietrze w jednym właśnie kierunku, tam gdzie jest otwarta ta część tej folii. Damian, pokaż może na koniec, jak łatwo można ściągnąć taką folię. Też zobacz, Bolek, jak mocno, mimo tak krótkiego czasu od aplikacji, folia się związała z podłożem, czyli myśmy tej cegły w żaden sposób nie przygotowywali, a folia trzyma się całkiem mocno. I bez żadnych uszkodzeń. Mamy nadzieję, że nasze filmy się Państwu podobały. Jak pewnie Państwo zauważyliście, wszystkie materiały szkoleniowe, które pokazywaliśmy w dzisiejszym webinarium, były przygotowane w DemoWan. No i korzystając z okazji, chciałbym Państwa zachęcić do skorzystania z takiego indywidualnego szkolenia. Jest to możliwe. Jeśli nas Państwo tylko zaprosicie, to chętnie przyjedziemy z kolegami specjalistami z firmy 3M. W DemoWan odbywają się szkolenie nie tylko z tych produktów, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, również możemy zrobić szkolenie z folii kasetonowych, z folii do dekoracji szkła, czy folii samochodowych. Także jeszcze raz prosimy o zgłaszanie się do nas, jeśli ktoś by chciał odbyć takie indywidualne szkolenie. A teraz przejdziemy do kolejnej części webinaru, więc oddaję głos do studia. Dziękuję, Bolku, dziękuję, Ewelina i dziękuję, Wojtku, za ten materiał. Nie pozostaje nam nic, jak tylko odpowiedzieć na pytania od widzów. Więc idziemy po kolei z sesją pytań i odpowiedzi. Ja już tylko sobie przygotuję panel, bo tych pytań mamy sporo. Proszę dać mi sekundkę. Pytanie pierwsze było od pana Mikołaja i już je pokazujemy na ekranie. Czy wzorniki i próbki będą dostępne, bądź co dostępne? Ewelina. Są dostępne i będą dostępne. Jeżeli chodzi o wzorniki tych wszystkich 1000 wzorów, czyli ten taki największy próbnik, mamy go dostępny u nas w całej ofercie, możecie Państwo też sobie w internecie zerknąć na naszej stronie internetowej. W tym momencie jest dostępny jeszcze to poprzednie wydanie, natomiast w tym momencie już jedzie do nas nowe wydanie i będą dostępne również te wszystkie nowe wzory, o których rozmawialiśmy, te maty drewniane i tak dalej. Także tak, potwierdzam. Okay. Okej, kolejne pytanie pani Katarzyna. Co z kolorami, których nie mam w sprzedaży w Antalii? Bo faktycznie nie wszystkie kolory są nam dostępne. Jak można nam zamówić te, które nie są dostępne na przykład? To może ja przejmę pytanie, bo to zdaje się do mnie pytanie. Tak. Oczywiście, jeżeli są jakieś kolory, których my nie mamy, chociaż tak jak wspominam, 100 wzorów to naprawdę już jest dużo
i jest czym wybierać, ale jeżeli jednak wybierzemy coś spoza z tych 100 wzorów, to musicie Państwo wtedy zamówić jedną rolkę, tutaj już nie ma tego podziału, że możemy zamówić metr, dwa, trzy, niestety tutaj już wchodzi w grę cała rolka, rolka ma szerokość 1,22 m, przeważnie nawój ma 50, czasami 25, to w zależności od wzoru, i wówczas musimy zamówić i poczekać niestety tak średnio około 3 tygodnie na tą folię, natomiast to naprawdę wszystko zależy od wzoru, od ilości, jaką Państwo chcecie zamówić, że tutaj w tym wypadku prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży i na pewno przygotujemy ofertę i termin. Okej, okay, kolejne pytanie będzie do Ciebie, Wojtku, a mianowicie jakiej grubości Dynok, bo rozumiem, że chodziło chyba o folię Dynok panu Maciejowi, więc o folii Dynok powiedzmy. Znaczy tak, Dynok ma 250 mikrometrów grubości, to jest do 250, ponieważ mamy różnorodne wzory i rodziny tej folii, także 250 mikrometrów. I przypomnę jeszcze raz, folia wylewana i jak można było zobaczyć na filmie, termoformowalna, czyli możemy ją kształtować. Ta grubość nie jest jakąś tam tutaj wielką przeszkodą. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, z rozciągliwością, no nie tak głębokie przetłoczenia możemy zrobić jak zwykłą cienką folią wylewaną. Ale to jest tak, 250 mikrometrów, jeśli chodzi o Dynoki, a jeśli chodzi o 480, bo tu nie zostało doprecyzowane, o który materiał chodzi, to 480, czyli folia do druku typowa, 50 mikrometrów grubości folia. I laminat do niej też 50 mikrometrów, czyli mamy poniżej 1,1 mm taką kanapkę z grafiką. To Wojtku, dalej do Ciebie pytanie. Czy można wycinać z folii litery ploterem tnącym od pana Sławka? Zakładam, że to pytanie dotyczy Dynoka. Tak, potwierdzam, jak najbardziej można wycinać, przy czym tutaj no, trzeba liczyć się z tym, że materiał jest jakby grubszy i cięższy, więc to musi być też no, ploter, który sobie poradzi z przesuwaniem, jeżeli mówimy o ploterze bębnowym, z przesuwaniem troszkę cięższego materiału. Jeśli chodzi o naciski, nie ma problemu, tylko tu bym sugerował użycie noża z większym kątem, żeby był ostry nóż do grubszych materiałów i raczej sugerowałbym na początek troszkę wolniejsze prędkości, nie jechać z maksymalną prędkością cięcia, ponieważ ta struktura kleju kanalikowego, która jest na linerze, te użebrowania mogą powodować jakieś tam podskakiwania noża, więc żeby tego uniknąć, na początek wolniejsza prędkość i może ostrzejszy nóż. I pociągnę Ciebie, Wojtku, jeszcze cały czas z prośbą od pana Piotra na temat składu folii. Czy w niej jest PVC? Czy jeżeli mówimy o Dynokach, bo nie jest doprecyzowane, Dynok jest folią z polichlorku winylu, tak, jak najbardziej, natomiast Envision jest folią bez PCB. Okej, no to cały czas mam techniczne pytania, dosyć fajne. Mianowicie kolejne pytanie jest, czy powinniśmy w sposób jakiś specjalny przygotować ścianę pod aplikację folii? Ja widziałem, w którym momencie to pytanie się pojawiło, to od razu też takie wytłumaczenie. Myśmy w demowanie, ponieważ jest to materiał szkoleniowy i my w demowanach na podłoża naklejamy, zdejmujemy te folie, więc nie przygotowujemy ich w taki sposób, jakbyśmy wykonywali aplikację docelową. Przy docelowej aplikacji na pewno odtłuszczamy, ale dodatkowo też gruntujemy tego rodzaju podłoże. Więc tu padło pytanie o ścianę. Ścianę przygotowujemy w taki sposób jak pod malowanie, czyli może być płyta gipsowo-kartonowa, zagipsowana. Tutaj sugerujemy zrobienie tej szlichty gipsowej na całej powierzchni, wygładzenie. I tu od razu taka uwaga, jeżeli korzystamy z folii metalicznych, musimy uważać, żeby nie było żadnych paprochów, pozostałości, jakichś kamyczków, ponieważ no, to wszystko pod folią będzie widoczne. Robimy gładź gipsową, którą następnie gruntujemy. Po prostu no, gips sam z siebie jest materiałem niezwiązanym, czyli po naklejeniu folii byśmy mogli zerwać. Musimy wytworzyć podłoże spoiste, spójne. W związku z tym gruntujemy gips, gruntem głęboko penetrującym. I ostatnią rzeczą, którą nakładamy, to jest grunt dedykowany do Dynoka. Mamy różnego rodzaju środki gruntujące, ale to jest dość obszerny temat do omówienia, także jeżeli będzie taka potrzeba, to mówię, zapraszam, z demowanym przyjedziemy do osoby pytającej i pokażemy, wytłumaczymy wszystko na miejscu. No i Wojtek, cały czas do Ciebie. Kolejne pytanie odnośnie demowana, właściwie nie demowana, tylko szkolenia, przepraszam, dla aplikatorów. Jaki jest koszt szkolenia indywidualnego?
To tak, jeżeli chodzi o takie spotkanie z demomanem, no to tutaj nie ma problemu z przyjazdem do Was i teraz jakby bezkosztowe, to w ramach współpracy naszej. Natomiast pełne szkolenia z egzaminem, to tu bym odesłał, ponieważ mamy centrum szkoleniowe w RAP Center, które zajmuje się szkoleniami i certyfikacją i tam można się zapoznać z aktualną ofertą szkoleń. No w tej chwili problem jest taki, że mamy te szkolenia egzaminacyjne na razie przez sytuację epidemiologiczną chwilowo wstrzymane, no ale zobaczymy, mamy nadzieję, że to nie potrwa długo. Okej, okay. No i kontynuując cały czas. Wojtek, dla Ciebie pytanie. Certyfikaty sanitarne, edukatyczne i medyczne. Czy Dajnok ma taki certyfikat? Jeśli o to chodzi, tak. W tej chwili jesteśmy na etapie rozpoznawania, jakie certyfikaty są potrzebne. Materiał posiada CE, czyli jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej jako materiał ścienny. Tutaj niestety w Polsce posiadamy dużo lokalnych regulacji i są wymagania indywidualnych papierów, czy czasami są życzenia dziwnych certyfikatów. Na tę chwilę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co jest wymagane przez tych poszczególnych użytkowników. Także jest to dzięki za sygnalizację, przyjrzymy się temu tematowi. To może mówimy jeszcze panu Mateuszowi na e-maila, odpowiemy po spotkaniu. Więc panie Mateuszu, jeśli pan zostawił ten sam adres e-mail w rejestracji, to na ten adres panu odpiszemy. A jeśli jakiś inny pan adres potrzebuje, to proszę o kontakt z nami po spotkaniu, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. Jeszcze dopowiem, materiał jest bakteriostatyczny, natomiast wymagania są dość specyficzne w Polsce, więc wrócimy do tematu indywidualnie. To też pan Mikołaj właśnie podpytuje, że też o to prosi. Okej, okay, kolejne pytanie jest o miejsca wilgotne. Jakie warunki są, tak powiem, krytyczne dla folii Dajnok? Czy są jakieś ograniczenia? Jak to wygląda, Wojtku? Na pewno nie zastosowałbym w saunie, tak? Mamy akwaparki, termy. Jeżeli to jest chwilowe zawilgocenie, weźmy pod uwagę, że materiał jest z Japonii, czyli z klimatu wilgotnego i ciepłego. Tam bardzo jest stosowany w pomieszczeniach nawet typu łazienki, gdzie jest to zawilgocenie i wilgoć praktycznie stała. Więc tu jak najbardziej tak, akwaparki, tego rodzaju pomieszczenia możemy stosować, na pewno nie pod prysznicem, bo to bym się nie odważył zastosować w takim miejscu, chociaż takie zapytania też żeśmy mieli. W normalnie pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności możemy stosować, wiele z tych wzorów jest odpornych również na rozwoje pleśni i tego rodzaju zanieczyszczeń, więc jak najbardziej tak. Możemy dezynfekować, możemy myć w normalny sposób. Oczywiście odpowiednio przygotowane podłoże. Od razu też powiem, jeżeli mamy podłoże chłonne, to Dajnokiem sobie nie zabezpieczymy go, żeby nam nie nasiąkało, więc to nie takie. Ale to jest dość złożony temat, więc sądzę, że indywidualnie możemy skonsultować każdy temat, to też mogę tutaj zaprosić każdego z Państwa, jeżeli ma pomysł na jakąś zastosowanie Dajnoka, to ja zapraszam do kontaktu bezpośrednio z nami, chętnie doradzimy i skonsultujemy każdy projekt. Okej, okay, Wojtku, wspominaliśmy o tym, że Dajnok faktycznie można wykleić na wiele różnych powierzchni. Wspominałeś, że metaliczne folie są trochę ograniczone w wytłoczeniu. Tutaj jest właśnie pytanie o to, czy są właśnie jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o wyklejanie różnych powierzchni, czy jakieś są serie dedykowane do tego, lub ewentualnie produkty, których raczej nie powinniśmy stosować w takich aplikacjach. Na pewno większość Dajnoków jest plastycznych i możemy oklejać podłoża trójwymiarowe. To nie jest tak, że jest jakaś odrębna seria. Są to niektóre wzory, które wykluczamy z takiego zastosowania i tu przez chwilę nam mignęło na pasku na dole strona z katalogu, gdzie jest znaczek takiego wykrzyknika w kółku mówiący o tym, że ten Dajnok ma ograniczenia, jeśli chodzi o wtłaczanie w takie głębsze przetłoczenia. Więc przed zastosowaniem do konkretnego rodzaju podłoża powinniśmy zweryfikować, czy akurat ten wzór może być zastosowany na takie przetłoczenie. Tu głównie bardziej chodzi o nie tyle o samą nawet podatność tego materiału na formowanie,
ale później na zmianę wyglądu, ponieważ te wersje metaliczne ulegają rozciągnięciu i w tym momencie może nastąpić zmiana wyglądu, a zależy nam, żeby ten materiał był reprezentacyjny, więc to często to ograniczenie nie tyle wynika z właściwości fizycznych samego materiału, co ze zmiany wyglądu, której możemy się spodziewać. Znaczy, że to będzie nie takie, jakiego by się klient mógł spodziewać, czy takiego, jaki by firma chciała zagwarantować, więc polecam weryfikację wybranego wzoru w katalogu. Okej, kolejne pytanie od pani, sekundkę, bo tutaj gdzieś mi przeleciało. Już, od pani Agaty, mianowicie chodzi, wspominałeś o tym podłożu, chłonnym, niechłonnym. Jak jest z gips kartonem? Słyszeliśmy, że niektórzy próbują na gips karton też aplikować folię Dyno. Czy jest to możliwe, polecane, zalecane? Tak, jeżeli mamy, w zasadzie możemy powiedzieć tak, rodzaj podłoża nie ma znaczenia, ważne, żeby powłoka była ta, do której będziemy się kleili z Dynokiem, odpowiednio spójna czy spoista z podłożem. To znaczy, jeżeli mamy dobrze przygotowane podłoże, dobrze przygotowaną płytę gipsowo-kartonową, wygładzoną, wyrównaną, zagruntowaną, jak najbardziej tak. Gdzie się może pojawić problem? Jeżeli ta powłoka pod spodem jest słabo związana z podłożem, co z tego, że my się przykleimy dobrze z Dynokiem do warstwy farby wierzchniej, jeżeli ta farba będzie się trzymała słabo do podłoża. Tutaj trzeba też przewidzieć ten czas od wykonania malowanej powłoki do aplikacji Dynoka. To nie jest tak, że dziś malujemy i następnego dnia kleimy. Musimy dać chwilkę na wyschnięcie, no ponieważ Dynok jest folią z PCW, z klejem akrylowym, dość grubą, w związku z tym te podłoże musi nam odparować, odeschnąć, żebyśmy nie mieli żadnych tam odparzeń pod spodem, czyli trzeba przewidywać też ten okres jakiejś tam karencji i wyschnięcia podłoża, ale generalnie odpowiedź jest tak, można aplikować namalowaną płytę gipsowo-kartonową, wyschniętą z odpowiednio czy prawidłowo wykonaną powłoką malarską. No i to też odpowiedź jest na pytanie pana Sebastiana, czy można aplikować tę pomalowaną ścianę, więc rozumiem, że też się udało nam jednocześnie na to pytanie odpowiedzieć. Ja może to dopowiem jeszcze przy tym, że spotykamy się często w tej chwili z farbami, które posiadają dodatki jakiegoś tam teflonu zmniejszające brud, więc w każdym wypadku przy aplikacji na już istniejące ściany, kiedy nie my przygotowujemy, mamy zastane podłoże, sugerujemy wykonanie testu adhezji. My posiadamy taki zestaw składający się z przyrządu pomiarowego, to jest taki dynamometr, nazwijmy to waga wędkarska, zestaw kilku folii, przyklejamy takie paski folii na ścianę i mierzymy siłę później, z jaką odrywamy te paski. Nam to też mówi o tym, czy podłoże jest odpowiednie do malowania. I zawsze możemy zastosować środek gruntujący, który zwiększy nam przyczepność kleju, dedykowany do Dynoka grunt, który zwiększy nam przyczepność Dynoka do takiej ściany. Okej, okay, powoli zmierzamy do końca. Mamy jeszcze cztery pytania. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytanie, to prosimy jeszcze tak w ostatniej minucie dołączyć. A ja mam pytanie do Ewiny. O tym już mówiliśmy, ale jeszcze panu Jackowi odpowiedzmy, przepraszam, na kwestię próbnika. Czy można zamówić u nas próbnik? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Przez stronę internetową bądź przez kontakt z naszym działem sprzedaży mamy w sprzedaży próbniki, oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, kolejna sprawa, znowu do ciebie Wojtku, pytanie jest z innej troszeczkę serii, a mianowicie czym się różni folia Envision 480 od folii Skoczkal i J180MC? Obie folie są foliami do druku cyfrowego. Różnica jest taka, że 480 to jest folia niezawierająca PCW o rozciągliwości do 150%, podczas gdy folia 180 jest folią PCW z polichlorku winylu i ta folia ma rozciągliwość do 30%. I od razu też uwaga, 180 to nie Skoczkal, to jest Control Tag, czyli folia posiadająca kulki szklane ułatwiające pozycjonowanie. Folie z nazwą Skoczkal są foliami bez dodatkowych funkcji nakleju. Okej, okay, i jeszcze Wojtek jedno, o dedykowany grunt. Czy jest dedykowany grunt?
Jeżeli chodzi o gruntowanie ściany, o przygotowanie ściany na tym etapie, to polecamy korzystanie z systemów producenta gipsu, tak? Czyli mamy tu, żeby nie wymieniać nazw, ale każdy producent gładzi gipsowej ma swoje systemy, czy producenci farb mają swoje systemy przygotowania pod wykonanie takiej powłoki. Natomiast my posiadamy dedykowany grunt do Dynoka, czyli na przygotowaną ścianę nakładamy jeszcze ten nasz dedykowany grunt. To jest na bazie wody, taka warstwa, rozcieńczamy, nakładamy jak zwykłe środki gruntujące stosowane w budowlance, ale tak, jest dedykowany grunt do Dynoka. I ostatnie pytanie produktowe, jak widzę na naszym panelu. Chodzi o klej, czy jest rozróżnienie, jeśli chodzi o kolory kleju? Jeżeli mówimy o 480, to są folie z klejem szarym, kryjącym. Natomiast jeśli chodzi o Dynoki, to tutaj mamy duże różnice w zależności od typu, od rodziny. Mamy zarówno czarne, szare, srebrne, metaliczne. Tutaj są nawet transparentne, bez jakichś tam, może ktoś usłyszał, nawet są stosowane Dynoki na lampy, na elementy podświetleniowe, ponieważ przepuszczają nam światło, więc możemy robić translucentne ścianki, dające atmosferę fajną w pomieszczeniu. Okej, okay, dziękuję za wszystkie pytania. Jest ostatnie pytanie, to jeszcze widzę, pan Janusz pisze w tle, może jeszcze zdążę, ale jest jedno pytanie takie zupełnie pozaproduktowe. Czy nasze webinary będzie można obejrzeć? Więc odpowiedź brzmi, że tak. Wiemy, że niektórzy z Państwa tam mają problem trochę z łączem, jak i też dołączyli trochę później. Całe webinarium w postaci jednego filmu publikujemy niebawem na naszym Facebooku. Tak samo jak i niektóre z tych, znaczy te filmy, które Państwo widzieliście, zdemowane również indywidualnie będziemy publikować, żebyście Państwo sobie mogli to jeszcze na spokojnie potem obejrzeć. I jeszcze jedno pytanie, tutaj Pan Janusz się, tak powiem, dołączył do końca. Na końcu z pytaniem, czy nadaje się termoformowania folia Dynok? O tym chyba już wspominaliśmy, no ale Wojtku, jeszcze raz temat, może krótko. Tu powiem znowu, nie wszystkie wzory, ale tak, wszystko zależy od tego, jaka ma być głębokość przetłoczenia, na czym termoformujemy, ale to już my chętnie skonsultujemy z panem ten konkretny przypadek. Można niektóre wzory termoformować, tutaj dużo zależy też od posiadanego urządzenia. To chodzi o odpowiedni sposób nagrzewania takiej płyty z Dynokiem i też od wzoru, który chcemy przetermoformować. Ale jest okay, plastyczny pod wpływem ciepła, tak. Dziękujemy za te pytania. Jeśli komuś coś jeszcze do głowy przyjdzie, zawsze proszę o kontakt do nas, do naszego działu handlowego, czy do Wojtka, czy do firmy 3M. Każdy z nas próbuje odpowiedzieć na te pytania, jak tylko będzie mógł najlepiej oczywiście. My zapraszamy z kolei, proszę Państwa, na kolejne nasze spotkania, które w tym roku wystartowaliśmy dokładnie dzisiaj. Najbliższe jest za tydzień i będziemy na tym spotkaniu pokazywać Państwu, jeśli dobrze pamiętam, 9 różnych typowych materiałów do dekoracji wnętrz, nie tylko, które potraktujemy różnymi środkami dezynfekcji. I sprawdzimy, czy środki dezynfekcji niszczą ten materiał, zmieniają kolory, strukturę, ale też naszym ekspertem na temat wirusa porozmawiamy o tym, czy faktycznie to niszczy i jak długo wirus na tych materiałach żyje. Więc materiał nie tylko dotyczący zdrowia, ale też ochrony materiałów, które Państwo aplikujecie, czy używacie w swojej codziennej pracy, czy życiu. W następnym webinarium mamy znowu spotkanie z firmą 3M i tym razem opowiemy o foliach dekoracji wnętrz, również z przykładami w demowanie, również z inspiracjami i różnymi zastosowaniami, jak i też serią pytań i odpowiedzi. Czwarty webinarium 24 listopada, bardzo ciekawy produkt, panele korkowe, dźwiękoszczelne, ekologiczne i bardzo ładnie wyglądające w każdym domu, biurze. Nowość na rynku, którą dołączyliśmy do swojej oferty. Będziemy wspólnie z dostawcą pokazywać Państwu różne możliwości, jak i też odpowiadać na kwestie techniczne, aplikacyjne. I ostatnie spotkanie w tym roku, na początku grudnia, z firmą 3M ponownie wrócimy do Domowana i będziemy opowiadać o foliach do wyklejania, oklejania aut. Podobnie jak dzisiaj, mnóstwo inspiracji, pytań, odpowiedzi, jak i też kwestii techniczno produktowych przedstawimy Państwu. Nasze webinaria będą trwały zwykle godzinkę, więc postaramy się Państwu nie zajmować zbyt dużo czasu. Dlatego serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i do udziału w kolejnych spotkaniach. I tylko jeszcze dwa słowa. Ktoś jeszcze nie zarejestrował, to zapraszamy 27 za tydzień o 10 godzinie na to webinarium poświęcone
dezynfekcją, dezynfekcji wirusa na powierzchniach różnych, użytkowych, które używamy na co dzień w życiu i w pracy. Dziękuję Państwu jeszcze raz, dziękuję wszyscy. Było miło Państwa dzisiaj widzieć i gościć. Zachęcamy do zmian, do modernizacji swoich pomieszczeń biurowych, pracy, domu, do renowacji przede wszystkim mebli i do używania folii dekoracyjnej, jak i też innych materiałów firmy 3M, bo można sobie dzięki temu zmienić troszkę otoczenie i nie pozostawać tylko takim monotonnym i w kółko takim samym. Zapraszamy, dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja się z Państwem widzę 10 listopada. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję również, do widzenia.